Mary Kay. Po tym evencie, co wszystkie kobiety na biało śpiewały, jesteś moją bajką. I po tym evencie cały mój TikTok jest właśnie w tychże paniach, które próbują sprzedać produkty, które próbują sprzedać kosmetyki. Dziewczyny, tam przeszłam dużo prania mózgów, takich naszych wewnętrznych, takich ichniejszych wewnętrznych i takich międzynarodowych i takich ogólnopolskich, więc mogę coś na ten temat powiedzieć. Witam się z wami w kolejnym vlogu. Cóż za piękny dzień, cóż za piękne słońce dzisiaj. W tle możecie usłyszeć pralkę, już się pierze. Po prostu od razu mnie nastraja, po prostu słońce jak wychodzi zza chmur, to od razu mnie nastraja na włączenie prania. Na to, co mogliście zobaczyć, to urywki z wczorajszego wieczoru. Byłam na spotkaniu, na takim przyjacielskim spotkaniu, trochę zapoznaniu. No jeszcze Stefanek po prostu chce wychodzić non stop na balkon, taka pogoda, że po prostu się w słońcu grzeje, no więc to było takie spotkanie trochę zapoznawcze, trochę nie będę wam tutaj mówiła, ale było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, byliśmy w sumie w knajpie koło galerii Kazimierz, nazywa się Nalej Se. Jest to taka knajpa z piwami różnego rodzaju. Tam jest taka, pokazywałam wam właśnie, jest taka ściana i z tej ściany wystają kurki. Można sobie nalewać się piwa ile się chce. Oczywiście tam po wcześniejszym włożeniu karty, która rejestruje ile sobie tam nalaliście, ale fajnie, bo no jak to chcielibyście przetestować jakieś piwo, no to nalewacie po prostu sobie troszeczkę, tylko sprawdzacie. I to wszystko się dzieje. Ja tu jestem ideałem. Stefanek chce wyjść, w tle słychać dzwony, włącza się po prostu tutaj wietrzenie, godzina 12. Ja się zabieram tutaj za ogarnianie. No ja się też ogarniam. Dzisiaj mam w planie nagrywanie. Ostatnio bardzo dużo nagrywania. Bardzo dużo mierzenia, więc będzie oczywiście na kanale głównym. Zapraszam was na kanał główny na mierzenie. I dzisiaj mam, co dzisiaj mam w planie? Dzisiaj mam w planie zrobienie organizacji, zorganizowanie sobie ciuchów, rzeczy, no bo już raczej, no na zimę się nie nastawiamy, nie? Już się na zimę nie nastawiamy. Zauważyłam, że zostały mi, pochowałam tylko te kurtki grubaśne, zimowe, ale zostały mi czapki, rękawiczki, szaliki, to też do osobnej siatki. Zostały jeszcze takie pojedyncze kurtki, które zostawiłam tak, a nóż widelec będzie po prostu jeszcze zimno, a nóż widelec jeszcze się przydadzą, więc no nie przydadzą się już absolutnie, więc ja je też już chowam, te ciepłe kurtki właśnie mojego męża, syna, który mój syn już chodzi w bezrękawniku, jest naprawdę super ciepło, więc w zimowej puchowej kurtce już nie będzie chodził, więc to mam dzisiaj do ogarnięcia. No i na razie pochowam. Zobaczę, co jest grane, co jest w szafie i dopiero później będę pomału wyciągać i pomału będę wyciągała takie wiosenno-letnie rzeczy, czyli sukienki. A powiem wam, że ja dalej nie mam vibe'u na sukienki. Nie mam.
Nie mam po prostu, nie wiem, coś się stało. Coś się stało już w zeszłym roku, coś takiego się wydarzyło i w tym roku to już w ogóle się tak wydarzyło, że mam ochotę kupować spodnie. Mam ochotę wybierać do stylizacji cały czas spodnie, tuniki. Jakoś tak jeszcze nie czuję tego vibe'u sukienek, ale mam nadzieję, że to przyjdzie. Jak będzie już naprawdę ciepło, no to ja tak zawsze robię, że po prostu robi się naprawdę ciepło. Premiera sukienkowa, bez rajstop oczywiście i potem już sięgam po spodnie dopiero na jesień. No, więc tak, jest taki plan na dzisiaj póki co. Czapki już złożone do wora. Czapki, tu są szaliki. Ja to wkładam do takich worków śmieciowych. Ten jest na pewno śmieciowy, a ten jest taki worek śmieciowo-użytkowy z Biedronki. Już wam kiedyś o nim opowiadałam w Delikatesach u Madziofa. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to zapraszam. W ogóle to się seria cała z tego zrobiła, z Delikatesów u Madziofa na kanale głównym. A to jest hit i moje odkrycie pewnego roku, czyli kto poznaje, to jest ta słynna torba z Ikei. Znaczy właściwie to nie wiem, czy słynna. Słynna to jest ta niebieska. A to jest taka właśnie półprzezroczysta, zapinana na zamek. Jest ogromna, więc ona idealnie sprawdza się właśnie na kurtki. Więc za chwileczkę do niej lądują kurtki. I jak się jeszcze zmieści, to te czapy też tutaj wylądują. Może jeszcze jakieś swetry tutaj dołożę, żeby już nie było plątania się później. No bo wiecie, no im więcej teraz dołożę, tym to będzie lepiej składowane, a jak później będę jeszcze dokładała, a to jeszcze do jednego worka, to do drugiego worka, no to robi się pierdolnie. Więc jadę teraz z kurtkami. Gadaj jak gadałeś. No co? Gadaj. Jesteś takim gadaczem. No? Takim jesteś gadulcem. Z rana. Mały sneak peek mierzenia. Czas wymienić kolorówkę i może na początek nie będę świrowała, to jest moja pierwsza szufladka, nie będę świrowała z pomadkami, bo wydaje mi się, że mam dobrze je rozłożone. U góry mam nudziaki, a tutaj mam różaki. Tutaj mam takie inne te pomadki, ale chciałabym pogrzebać i jak zwykle wymienić paletki. Bo już mi się trochę nudzą, bo chciałabym czegoś nowego, więc trzy paletki, które tutaj miałam. I teraz przechodzimy do tej. To jest taka zapasowa szuflada. Wyciągnę i będziemy patrzeć, co jest. A więc pozbywamy się Eveline Sparkle. Myślałam, że będę z niej korzystała częściej. Nie korzystałam jakoś często na takie typowo jesienne kolory. To jest moja nowość, którą mam z kalendarza adwentowego Essence Bonjour Montreal. Bardzo często, jak widzicie, korzystam z tego cienia. Ostatnio zielony. Stąd. No ale fajny, błyszczący, ale chciałabym coś różowego. Wiecie, jak jest na wiosnę, po prostu chciałabym coś różowego. Klasyk oczywiście został wyciągnięty, bo uważam, że nie ma jesieni i zimy bez paletki Varieté. Patrzcie. Denko. Po prostu kocham tą paletkę.
Myślę, że jak ją skończę, będzie pierwsza paletka, którą skończę, to kupię sobie ją ponownie. Naprawdę. No więc mamy brązy, błyski i pomarańcze i coś byśmy wybrali różowego, co? Postanowiłam wymienić wszystko i tak, zostawiamy Twicy, moją paletkę, którą sobie sama zrobiłam z pojedynczych cieni, dlatego, że kocham błysk. Sorry, że jest taka uwalona, ale to się korzysta. To są błyski. Błyski jak masełko. Ja bym chciała trochę błysków wprowadzić. Zresztą mój makijaż teraz wygląda właśnie tak, że błysk na całą powiekę i heja. I lecimy, więc to bym chciała zostawić. Zobaczcie też, jakie opakowanie piękne. Takie piękne, błyszczące opakowanie, więc to zostaje. Jeżeli mowa o różach, Shiglam Kyoto in Bloom, no to myślę, że te róże będą idealne. Tutaj coś próbowałam, a wiem co próbowałam, linera próbowałam zrobić z tego koloru. No i są fiolety, są róże, myślę, że to jest mój vibe totalnie. Jakby mi się znudziło, kurde, Zoeva Cocoa Blend, pamiętacie to? Pamiętacie to jeszcze? Ja po prostu wiecznie wspominam tą markę, nie wiem czy ona jeszcze istnieje w ogóle, ale super tu są nudziaki. Super tu są nudziaki. Ja ją bardzo, bardzo lubię. Takie ciepłe, trochę zimne, jest też fiolet, trochę różu, taka podstawowa. Jak mi się nie będzie chciało nic wymyśleć, to wiem, że z tego zawsze coś fajnego wyjdzie, więc klasyk, podstawa na gorsze dni też musi być. No i stwierdziłam, że wyciągam już wakacyjną. Wakacje tuż, ja później nie będę grzebać, nie będę szukać, po prostu kocham, uwielbiam najfajniejszy cień, właśnie błyszczący, pomarańcze, żółcie, troszeczkę pokombinujemy z fioletem już, trochę kombinowałam, do tego niebieskiego jeszcze nie mogę się przekonać, ale kto wie, więc ta wakacyjna też zostaje, więc koniec końców wybrałam 4, zobaczymy jak mi się będą sprawdzać. Reszta pochowana. Nagrywałam też dzisiaj przebitki do sukienek z Shein weselnych, także już niedługo powinny pojawić się na kanale. I też przypomniałam wam dzisiaj o pewnym filmie, który jakiś czas temu nagrałam na ten kanał, na kanał vlogowy, pogadankę o MLM. Jako że, nie wiem czy wam tak samo, ale mi cały TikTok u mnie wrze po evencie Mary Kay. Po tym evencie, co wszystkie kobiety na biało śpiewały jesteś moją bajką. I po tym evencie cały mój TikTok jest właśnie w tychże paniach, które próbują sprzedać produkty, które próbują sprzedać kosmetyki. Dziewczyny tam dodają też różne reakcje na to, co to się dzieje, dlaczego tak się dzieje. No ja wam odpowiem wprost, oni im to kazali zrobić po prostu. Myślę, że cały ten event był nagrany, myślę, że ten cały event był stworzony właśnie pod social media, po to, żeby to po prostu się rozeszło i to się rozeszło, zrobiło się tak, jak oni chcieli. I po tym, że evencie algorytm zaczął polecać wszystkim, którzy się tym zainteresowali, którzy nagrali TikToka, którzy przynajmniej oglądali ze 2-3 TikToki na ten temat, zaczął polecać temat, więc panie po prostu szybciutko musiały usiąść, nagrać filmy polecające konkretne kosmetyki i żeby złapać po prostu klientów na te kosmetyki, a później złapać ludzi do współpracy. Więc odpowiadając na to, skąd się wzięło to Mary Kay u mnie na profilu, no to ja nagrałam film i myślę, że wtedy mówiłam o firmie H. A dlaczego, nie wiem dlaczego nie powiedziałam pełnej nazwy, to było Herbalife. To było Herbalife. Myślę, że nikt mnie za to nie zamknie, bo ja opowiadam tylko o swoich doświadczeniach, tylko o swoich przemyśleniach, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Linka zostawię wam tutaj, śmigajcie. Opowiadam o swoich doświadczeniach, w których to...
opowiadam o swoich doświadczeniach bycia w takiej grupie, bycia w takiej sekcie, można powiedzieć. Nie, może to nie jest sekta, ale jest to grupa, która robi krzywdę i uważam, że każdy MLM gdzieś tam jednak robi człowiekowi krzywdę i należy się tego przestrzegać. No więc ja opowiadam, myślę, że w tej grupie krakowskiej Herbalife byłam dobre 3 albo 4 lata. Więc przeszłam dużo prania mózgów, takich naszych wewnętrznych, takich ichniejszych wewnętrznych i takich międzynarodowych i takich ogólnopolskich, więc mogę coś na ten temat powiedzieć. No i opowiadam właśnie tam w tym filmie, jak to się wszystko potoczyło, co się działo i jak ja o tym myślałam na tamten czas. Więc zapraszam. Zapraszam na ten film. Myślę, że jest wart odświeżenia, przypomnienia sobie. Jak działają właśnie takie struktury MLM. I patrząc po tym evencie właśnie Mary Kay, to jak te kobiety po prostu były wszystkie ubrane na biało, jak śpiewały właśnie do tej swojej przewodniczki jesteś moją bajką, no myślę, że jest to o wiele gorsza struktura, o wiele gorzej zacietrzewione jest to w głowie niż kiedyś było. I ostatnio też miałam taką propozycję współpracy, bo musicie wiedzieć, że jeżeli ktoś wam proponuje pracę, to mówi o tym wprost. Jeżeli ta praca jest wartościowa, to on się nie musi zastanawiać nad tym, czy robić z tego tajemnicę, czy nie. A chcąc, nie chcąc, właśnie te wszystkie firmy MLM robią z tego głupią tajemnicę i to później wychodzi i ludzie czują się oszukani. Więc ostatnio miałam taką propozycję współpracy jako influencer do współpracy i oglądałam całą tą prezentację. Oczywiście chodzi o wspinanie się po drabinkach kariery, chodzi o procenty, chodzi o sprzedawanie, tu już było sprzedawanie wszystkiego. Sprzedawanie kosmetyków, koktajli, jakichś wycieczek, po prostu wszystkiego to było. No i jak grzecznie, bo ja staram się grzecznie odmawiać, nie jadę z pyskówką, chociaż mam taką ochotę, ale bardzo grzecznie odmawiam, dziękuję za zainteresowanie i tak dalej, to zazwyczaj te osoby, które mi to proponują, po mojej odpowiedzi negatywnej, no już po mnie jadą, bo tutaj była odpowiedź taka, że no ja dziękuję, ja mam współpracę na innych zasadach, płatne lub no po prostu na innych zasadach są te współprace moje, po czym pani odpisała mi bardzo niemiło, że jakbym się zabrała za robotę, czy coś takiego, żebym się zabrała za robotę, to mogłabym sprzedawać swoje produkty, a nie czyjeś. Nie dziękuję. Także film dla przypomnienia dla was, linka zostawiam w kartach, zobaczcie sobie. No. Bardzo pożyteczny. Jeżeli chociaż jedną osobę ten film przestrzeże przed tymi takimi firmami, przed takimi działaniami, przed strukturami MLM, to ja już będę spokojna i będę się cieszyć z tego, że komuś pomógł, że coś z tego filmu wynikło. A jeszcze wracając do kosmetyków i do pielęgnacji, bo zrobiłam tylko zmianę, jeśli chodzi o paletki, to jest niewiele, więcej rzeczy na razie nie zmieniam, no bo co podkładów nie zmieniam, dalej moja twarz jest nieopalona, dalej moja skóra jest nieopalona, jeśli chodzi o pielęgnację, to dalej zostajemy przy tej samej pielęgnacji, co jest, jeszcze nie ma takiego ciepła, nie ma jeszcze takich upałów, w których to chciałabym zmieniać konsystencję, więc póki mogę, używam olejków, póki mogę, używam ciężkich maseł do nawilżenia ciała, ciężkich balsamów, olejów, wszystkiego, co się da, więc na razie pielęgnacji na pewno nie będę zmieniała. To się zmieni pewnie podczas pierwszego upalnego dnia, kiedy to nie będę chciała, żeby moje ciało się lepiło, albo nie będę chciała, żeby moja twarz się świeciła za bardzo. No dzisiaj jestem po całym dniu nagrywania, także wybaczcie. Ale pewnie pielęgnacja się wtedy zmieni, a no podkłady i reszta rzeczy w miarę jak będzie się zmieniał kolor mojej skóry, twarzy, gdzieś tam jakieś pierwsze promyki słońca, no to wtedy będę wszystko zmieniała. Na razie zmieniam
palety do oczu, bo to jest taki mój pierwszy wyznacznik. Wiosnę lubię już działać w tej kwestii, lubię już sobie zmienić kolor na oczach, coraz więcej tego różu, więc...